Ekscelencjo, księże arcybiskupie, czcigodny ojcze prowincjale, wielebni ojcowie i księża, drodzy goście, szanowni państwo, kochana młodzieży. Zgromadziły nas dzisiaj tutaj na ulicy Tatrzańskiej uroczystości ważne dla uczącej się obecnie w Liceum Jezuitów młodzieży i jej rodziców, uroczystości głęboko wzruszające dla wychowanków Liceum Jezuitów z Orłowa, Chyrowa i Wilna, uroczystości dające satysfakcję ojcom jezuitom oraz nauczycielom obecnego liceum. Sądzę, że także ważne dla Gdyni. Mam na myśli wmurowanie kamienia węgielnego, to jest przypieczętowanie rozpoczęcia budowy stałej siedziby liceum, przekazanie młodzieży liceum sztandaru ufundowanego przez wychowanka w Orłowie Jana Grubbę, a następnie nadanie szkole imienia świętego Stanisława Kostki i ślubowanie młodzieży. Dziś także, po 50 latach, zabrzmi tutaj hymn liceum, który ostatni raz śpiewali uczniowie w Orłowie w 1947 roku w dniu zamykania szkoły. Teraz trochę historii. Rok 1935. W Gdyni na ulicy Tatrzańskiej rozpoczyna się budowa małego kościoła i domu zakonnego jezuitów. W planach jest budowa tutaj dużego zakładu ze szkołą średnią. Moment ten poprzedziło sprowadzenie do Gdyni ojców jezuitów z inicjatywy ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, także wychowanka jezuitów z Chyrowa i ówczesnej Gdynian. W budowie siedziby jezuitów pomagało wiele rodzin gdyńskich, a między innymi rodziny Szutów i Grubów, których synowie, późniejsi uczniowie gimnazjum w Orłowie, obecnie jako wychowankowie, także czynnie wspierają liceum. Rok 1937. W Orłowie, wydzierżawionym budynku, pierwszy raz rozpoczyna działanie gimnazjum jezuitów Gdyni. W następnym roku szkolnym odbyła się pierwsza i jedyna przed wojną matura. W 1939 roku były już gotowe plany budowy gimnazjum na ulicy Tatrzańskiej, ale II wojna światowa nie tylko uniemożliwiła budowę nowej szkoły, ale istniejące w Orłowie gimnazjum zostało zamknięte, a ojcowie uczący w szkole zostali aresztowani i prawdopodobnie zginęli w Piaśnicy pod Wejherowem. Tak zakończył się pierwszy etap działania gimnazjum w Gdyni. Po wojnie już 13 maja 1945 roku gimnazjum w Gdyni Orłowie rozpoczęło ponownie działalność dydaktyczną. Nauczycielami byli ojcowie, którzy przed wojną uczyli w Chyrowie i Wilnie. We wrześniu 1945 roku rozpoczęło naukę już 220 uczniów. Początki były bardzo trudne. Brak było wszystkiego, prócz zapału do nauki. Byliśmy psychicznie pokaleczeni przez wojnę i okupację, a także mieliśmy ogromne braki w wykształceniu podstawowym. Trzeba także pamiętać, że otoczenie szkoły nie było dla niej przychylne. Nauka w gimnazjum jezuitów w Orłowie niestety trwała tylko 2 lata. Sposób wychowywania młodzieży przez ojców jezuitów nie odpowiadał ówczesnej władzy i w czerwcu 1947 roku szkoła po raz drugi, tym razem ze względów ideologicznych, przestała istnieć. W 1987 roku, w 50. rocznicę rozpoczęcia działania gimnazjum jezuitów w Gdyni, tutaj na Tatrzańskiej odbyło się pierwsze po latach spotkanie wychowanków z Orłowa. W 90. roku, gdy tylko było to możliwe, ze strony wychowanków wypłynęła inicjatywa reaktywowania szkoły jezuitów w Gdyni. Argumenty nasze były podobne jak kiedyś ministra Kwiatkowskiego. I Gdyni, i Polsce potrzebne są zastępy młodych ludzi, dobrze wykształconych, ale przede wszystkim odpowiednio wychowanych, posiadających zdecydowane i ukształtowane spojrzenie na świat. Takich ludzi, zdaniem wychowanków, powinno przygotowywać liceum jezuitów. Przychylne nastawienie ojca prowincjała i zgoda ojca generała doprowadziły do otwarcia
we wrześniu 1994 roku po raz trzeci Liceum Jezuitów w Gdyni. Nadal istniał problem budowy nowej odpowiedniej siedziby. I właśnie w tym roku, w 60 lat od pierwszego uruchomienia Gimnazjum Jezuitów w Gdyni-Orłowie, tutaj na ulicy Tatrzańskiej, w miejscu wskazanym przez Gdynian lat 30. rozpoczęła się budowa. Realizowane są plany ministra Kwiatkowskiego i przedwojennych Gdynian oraz życzenia wychowanków, a także młodzieży i rodziców. Jako wychowankowie z Orłowa przekazujemy młodzieży obecnie uczącej się w liceum dziś w dniu wmurowania kamienia węgielnego fundamenty budynku szkoły, ufundowany przez jednego z nas sztandar szkoły. Dziś na sztandarze tym znajdzie się tylko jeden symboliczny gwóźdź z nazwiskiem fundatora. Wszyscy, którzy zechcą, aby ich nazwiska czy nazwy organizacji lub firm znalazły się także na drzewcu sztandaru, mogą dziś pod chórem wpisać do Złotej Księgi, a symboliczne gwoździe zostaną przygotowane do przymocowania w przyszłym roku na uroczystości poświęcenia i otwarcia budynku szkoły. Wraz z tym sztandarem chcemy wam, młodszym kolegom, przekazać przywiązanie do Liceum Jezuitów, szacunek dla nauczycieli, zarówno ojców, jak i osób świeckich, a także patriotyczne nastawienie do naszego miasta Gdyni. Życzymy wam, abyście tak jak my, za wiele lat, gdy zgromadzicie się tutaj, mogli z satysfakcją powiedzieć: jesteśmy wychowankami Liceum Jezuitów. Mamy nadzieję, że nie czekają was doświadczenia, jakie były udziałem wielu z nas. Szanowni ojcowie, szanowne grono pedagogiczne Liceum Jezuitów w Gdyni, to dla państwa także dzień szczególny. Już widać mury szkoły, w której będziecie mogli w dużo lepszych warunkach uczyć i wychowywać młodzież. Chcę jeszcze raz podkreślić słowo wychowywać. Świat wokół nas zmienia się szybko i burzliwie i zastawia na młodzież liczne pułapki, a państwo musicie tą młodzież przygotować do ich pokonywania. O wielkich oczekiwaniach młodzieży i szerokim poszukiwaniu przez młodzież swojej drogi we współczesnym świecie mogliśmy przekonać się w tym roku w czasie wizyty Ojca Świętego w Polsce czy w czasie spotkania z młodzieżą w Paryżu. Pole do działania wychowawczego jest więc wielkie, a oczekiwania rodziców i młodzieży także ogromne. Oby patron liceum, święty Stanisław Kostka, pomagał nam wszystkim w nauce, pracy, szkole i dla szkoły. Thank you.
Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Jako przedstawiciel gospodarzy tego wzgórza, na którym prawie wszystko związane jest ze świętym Stanisławem Kostką, pragnę jak najserdecznie powitać wszystkich dostojnych uczestników dzisiejszej uroczystości. Kiedy na zaproszenie księdza biskupa Stanisława Okoniewskiego jezuici wreszcie w 1936 roku przybyli do Gdyni, nikt nie przypuszczał, że dopiero 60 lat później zakon będzie mógł zrealizować swe plany związane z otwarciem placówki wychowawczej, której dewizą jest być dla innych, kochać i służyć wszystkim. Że najpierw powstanie parafia świętego Stanisława Kostki, że przeniesiony zostanie tutaj nowicjat, którego patronem jest również święty Stanisław, i że wcześniej podejmie tu pracę jezuicki dom rekolekcyjny, nikt wtedy nie myślał. Dlatego tym goręcej pragnę powitać księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, metropolitę gdańskiego, którego bardzo proszę o przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii, o poświęcenie sztandaru i kamienia węgielnego, jak również wygłoszenie Słowa Bożego. Witam ojca Andrzeja Koprowskiego, prowincjała naszej prowincji zakonnej, dla której dzieło, które obecnie rozwija się w Gdyni, ma szczególne znaczenie. Witam dostojnych przedstawicieli duchowieństwa Trójmiasta. Pragnę szczególnie gorąco powitać przedstawicieli władz samorządowych Trójmiasta oraz władz szkolnych, kuratorium i Wydziału Oświaty. Witam serdecznie nauczycieli i wychowawców. Witam naszych byłych wychowanków, a obecnie bodaj największych orędowników sprawy budowy gmachu liceum i odtworzenia tej tak ważnej instytucji wychowawczej na Wybrzeżu. Witam serdecznie delegację Liceum Ojców Salezjanów z Rumi, przybyłą ze sztandarem. Witam rodziców naszych uczniów. Witam również wszystkich naszych parafian i gości z kraju i z zagranicy. Dlatego pozwólcie, że chociaż jednym słowem, jednym zdaniem przywitam siostrę przełożoną klasztoru Sacré-Cœur w Pressbaum pod Wiedniem, z którą gimnazjum nasze chce rozwijać wymianę, przybyłą specjalnie na dzisiejszą uroczystość. Liebe Schwester Christine, ich darf Sie herzlichst bei uns willkommen heißen. Es ist für uns eine ganz besondere Ehre, dass Sie zu uns an diesem Tag mit sein können, denn ich hoffe, dass der Austausch, den wir jetzt planen, dass der Austausch sich dann vielleicht weiterentwickelt wird, dass vielleicht nicht nur die Schüler ausgetauscht werden, vielleicht einmal auch die Lehrer. Seien Sie herzlichst willkommen. Na końcu pragnę powitać również młodzież, która jest przecież głównym obiektem naszej troski.
bo taka będzie przyszłość Rzeczpospolitej, jakie jej młodych wychowanie. Witam serdecznie wszystkich. Po wysłuchaniu najpierw wprowadzenia, jakiego dokonał w rysie historycznym nasz brat, wychowanek liceum, gimnazjum jezuickiego, po słowie ojca superiora, które dopełniło tamto słowo w wymiarach historycznych, ale i ideowych, chcemy, rozpoczynając mszę świętą, sprawowaną w intencji budowy, która się rozpoczęła i szkoły, która będzie z tej budowy korzystać, prosić Boga Wszechmogącego, by błogosławił całej ojczyźnie naszej, zwłaszcza temu pokoleniu, które dzisiaj się uczy i kształci, a które niebawem, jak wy, szanowni panie i panowie, byli wychowankowie szkół jezuickich, przejmą w swoje własne ręce odpowiedzialność w pełnych wymiarach za losy ojczyzny, Kościoła i szerzej rodziny ludzkiej, uczestnicząc w życiu, zwłaszcza naszego europejskiego kontynentu. Wiadomo, jak bardzo Jezus Chrystus ogarniał sercem, zrozumieniem, troską, sympatią, miłością młode pokolenie. Uczniów, ludzi młodych w waszym wieku, spojrzał Chrystus na niego z miłością, powie święty Marek, relacjonując spotkanie Chrystusa z młodym człowiekiem. I dzisiaj też patrzy na was z miłością, nie tylko Chrystus, my wszyscy, którzy dzisiaj uczestniczymy w tej uroczystości, ale przystępując do sprawy Eucharystii, waszej intencji, w intencji tego wielkiego dzieła, przeprośmy najpierw Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli ją godnie sprawować. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu Bracia i Siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się. Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku. Spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat jej się nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasu wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność. Oto Słowo Boże. Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana.
Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Oto Słowo Boże. Z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i jego odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Napisałem do was młodzi, abyście byli mocni. Tak mówił święty Jan Apostoł do młodych swojego pokolenia. Najdostojniejszy ojcze prowincjale, szanowni drodzy rodzice, młodzieży, która tutaj zdobywa wiedzę i kształtuje swój charakter. Drodzy pedagodzy, szanowni wychowankowie kolegiów jezuickich, drodzy moi bracia kapłani, szanowna i droga pani prezydent, umiłowani w panu siostry i bracia. Ten dzień dzisiejszy, taka zwykła sobota, dla nas ma wymiar historyczny. Dzisiaj na pewno na terenie całej ojczyzny i pewnie w świecie ludzie podejmują refleksję nad ważnymi sprawami tego świata. Lękają się, by na skutek głupoty polityków nie wybuchł jakiś nowy konflikt światowy. W naszej ojczyźnie po przezwyciężeniu trudności i ukształtowaniu nowego rządu politycy myślą, jak jeszcze lepiej służyć narodowi w duchu tradycji tego narodu od tysiące lat, kształtującej oblicze Polaków. W mieście trochę ciszej, bo przecież to sobota, ale przecież wielu ludzi podejmuje swoją normalną pracę, może bardziej w najbliższym środowisku swojej rodziny, swojego własnego domu, nieco wypoczywając w czasie weekendu. A oto my tutaj zgromadzeni w tym pięknym kościele przeżywamy niezwykłą uroczystość. Z jednej strony nawiązuje ona do korzeni, a z drugiej strony wybiega ku przyszłości. Nawiązuje do korzeni. Przede wszystkim tych wielkich twórczych myśli, które rodziły się w Kościele poprzez pracę jezuitów. Wspominamy świętego Ignacego Loyolę. Wspominamy dzisiaj w sposób szczególny świętego Stanisława Kostka. Ale wspominamy całe dzieje, całą historię jezuitów w świecie i w Polsce zwłaszcza na odcinku pracy formacyjnej poprzez prowadzenie kolegiów. W Europie, w świecie, ale zwłaszcza w naszej ojczyźnie. I tutaj wymieniamy, jak mogliśmy to słyszeć, te trzy ośrodki jakżeż ważne, które przyczyniły się do ożywienia życia kulturowego, politycznego, gospodarczego, tych, którzy wychodzili jako uczniowie, jako absolwenci z Chyrowa, z Wilna, czy też z Orłowa. I właśnie do tej pięknej historii dopisujemy nasz dzień dzisiejszy. Ale nie byłoby dobrze, gdybyśmy jednak nie wspomnieli z okazji 60-lecia tych twórczych działań tego wielkiego nazwiska, które już dzisiaj padło, ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, absolwenta chyrowskiej szkoły, który z taką troskliwością myślał o Gdyni, o tym niezwykle pięknym mieście, które się wówczas prawie rodziło, bo miało pewnie 10 lat, kiedy powstawała ta szkoła,
i który widział doskonale, że trzeba budować porty, trzeba budować miasto, trzeba organizować przemysł, ale przede wszystkim trzeba myśleć o przyszłości poprzez właściwe kształtowanie młodego pokolenia. To dzięki właśnie takim mądrym politykom i ekonomistom, którzy nie zapominają o konieczności troski o kulturę, a zwłaszcza o wychowanie, nasza ojczyzna w ciągu swojej długiej tysiącletniej historii mogła przetrwać wszystkie burze i mogła nawet w momencie najbardziej dramatycznym, chociaż traciła już suwerenność i wolność, tchnęła poprzez zwłaszcza pracę Komisji Edukacji Narodowej naród ku refleksji nad najważniejszą sprawą, co zaowocowało potem w XIX, XX wieku, kiedy trzeba było walczyć o wolność, wolność ducha, wolność polityczną. I dlatego tacy wielcy ludzie jak Eugeniusz Kwiatkowski, ale i współpraca z nimi poprzez realizację zadań, jak te, które dotyczą celów istnienia Towarzystwa Jezusowego, mogło zaowocować tak wspaniałymi dziełami. Rzeczywiście, przed rozpoczęciem mszy świętej wysłuchaliśmy tej historycznej refleksji. Kiedy o tym dzisiaj myślimy, to aż nie chce się wierzyć, zwłaszcza wam, młodym ludziom, że mogli być ludzie, którzy kierowali się tak zbrodniczą ideologią, że zamykali szkoły, których tradycje znali, bo nie można ich posądzać o całkowitą amnezję, ale wszystko chcieli postawić na głowie, likwidując wszystkie instytucje, także kulturowe i wychowawcze, które mogłyby stanąć na przeszkodzie w realizacji kryminogennej ideologii komunistycznej. Ja myślę, że wy może musicie o tym pamiętać. Nie po to, żeby wyzwalać sobie jakieś nienawiści czy jakieś reakcje w stosunku do ludzi, którzy jeszcze są wśród nas, a którzy partycypowali w tamtych zbrodniach, ale sobie uświadomić trzeba, do czego może być człowiek zdolny, kiedy kieruje się patologiczną ideologią niszczącą człowieka, jak to Ojciec Święty i biskupi na Synodzie Europejskim zebrani określili, mówiąc o błędzie antropologicznym popełnionym przez nazizm czy komunizm, który właściwie zakwestionował wszystko, co jest wielkie w człowieku. Ale zostawmy już tę historię. Przejdźmy do dzisiejszego dnia, do tego niezwykłego wydarzenia. Najpierw dziękujmy Panu Bogu, że ten dzień dzisiaj jest. Dziękujmy za to, że ojcowie jezuici nie zmarnowali ani chwili, że już jesteście wy, czyli jest już żywa szkoła, bo wy jesteście najważniejsi, że są pedagodzy, którzy z wami współpracują i że budujemy, zaczynamy budować dzisiaj w sposób formalny, chociaż wiadomo, że już ta budowa trwa, ten gmach, który będzie sanktuarium, czyli świętością służącą człowiekowi. Czy jest jakaś większa świętość na ziemi nad człowieka? Czy jest jakaś większa wartość, od której w sposób fundamentalny zależy przyszłość, nad kształcenie człowieka, nad jego wychowanie? Nie ma. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś użyłem tego sformułowania, iż na ziemi nie ma ważniejszej wartości nad człowieka. Najwyższa wartość. Ktoś, kto przeszedł przez Syberię, kiedy tam został zawieziony, mając lat pewnie 8 czy 9, a potem przechodził piekło syberyjskich katorgi.
razem ze swoją matką, która zresztą tam pozostała. A on jako młody chłopak potem przez Bliski Wschód dostał się do Stanów Zjednoczonych, tam kończył studia. Mówi: księże biskupie, ja widziałem coś, co jest negacją twoich słów. Człowiek jest najgorszą z istot, jakich można widzieć na ziemi. Nie polemizowałem z tą tezą, bo on doskonale wiedział, do czego człowiek jest zdolny. Ale potem go prosiłem o refleksję nad tym, że przecież to były czasy nienawiści. A my nie możemy tylko żyć tamtymi wspomnieniami. Musimy wszystko zrobić, żeby właśnie kształtować życie publiczne, polityczne, społeczne, kulturowe, a przede wszystkim wychowywać młode pokolenie zupełnie w innym duchu, ale według tej samej tezy. Człowiek największą wartością na ziemi. I kształtowanie człowieczeństwa w nim jako najważniejsze zadanie, które stoi przed społeczeństwem. W tym duchu przeżywamy tę dzisiejszą uroczystość. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się tego dzieła. Uroczystość dzisiejsza ma charakter wieloaspektowy. Poświęcenie i położenie kamienia węgielnego, poświęcenie sztandaru, nadanie imienia szkole. Wszystko to ma tak fantastyczny wymiar. Nad każdym tematem trzeba by się pochylić, bo przecież kamień węgielny to symbol, na czym chcemy budować tę szkołę. Na Jezusie Chrystusie. Na tym wszystkim, co jest zawarte w Jego Ewangelii. A przecież On człowieka do końca ukochał. Do śmierci. Kamień węgielny, Jezus Chrystus, na którym chcemy wszystko budować. Ale sięgnijmy również myślą do tego, skąd ten kamień tu do nas przybył. Z Collegium Romanum z Rzymu, w którym kształtowały się największe duchy europejskie i które to kolegium nam przypomina, w jakim kierunku myśmy powinni pójść. Ale ktoś może powiedzieć: księże biskupie, czy nie zauważyłeś, jak dzisiaj czytaliśmy w drugim czytaniu z listu, który cytowałeś zresztą, świętego Jana Apostoła, o tym świecie, którego nie chcemy kochać? O tym świecie, który symbolizowany jest tej potrójnej pożądliwości, pożądliwość ciała, oczu, pycha żywota. Czy wy, Kościół, biskupi, kapłani, wychowawcy, czy wy nam nie chcecie zabrać piękna tego świata? Jak to właściwie jest? Wy sami doskonale wiecie, że to jest jeden z największych dramatów człowieka. Żyć w tym pięknym świecie, a równocześnie nie zapominać o swojej własnej godności. Jezus Chrystus ukochał świat. Tak, Bóg ukochał świat. Nie może nienawidzić, jeśli kocha. Ale ukochał człowieka. Dał mu ziemię, by on tę ziemię wykorzystywał, by ziemia była mu poddana, by on był panem tej ziemi, a nie był tylko cząstką materii, która zostanie zniszczona przez świat. Przez tę materię być panem tej ziemi, a nie elementem zdominowanym przez pożądliwość, która niszczy człowieka. Spróbujcie od czasu do czasu podjąć taką refleksję nad światem i miejscem chrześcijanina w tym świecie. Czy chrześcijanin to jest ten, który odrzuca świat? Czy też to jest człowiek, który przekształca świat? Czyni sobie go poddanym, by wykorzystać w pełnych wymiarach ten świat, ale nie dać się zniszczyć przez ten świat? To będzie przedmiotem na pewno refleksji waszych w czasie tych kilku lat pobytu w kolegium jezuitów na górze tej, na której się znajdujemy, gdzie możemy lepszą perspektywę zdobyć. Tu nie tylko chodzi o tę górę w sensie fizycznym, a
ale niech to kolegium będzie właśnie taką górą, z której łatwiej widzieć świat. Wojciech łatwiej rozpoznawać kontury dobra i zła, prawdy i fałszu, głupoty i mądrości. Temu wszystkiemu ma służyć wasza edukacja, wasza formacja w tym kolegium. Ale chcemy też dzisiaj przeżyć nadanie imienia tej szkole. Ja nie będę mówił o świętym Stanisławie, bo przecież wy lepiej go pewnie znacie niż ja, bo wy jako młodzi ludzie lepiej wnikacie w jego ideały. Święty Stanisław to przede wszystkim człowiek odpowiedzialny. Święty Stanisław to człowiek, który nie lekceważy nauki. Święty Stanisław to człowiek, który nie lęka się przeszkód. Święty Stanisław to człowiek, który realizuje plany według Bożej myśli i według trudu ludzkiego. Spróbuj tak przejść piechotą z Wiednia do Rzymu. I wreszcie chcemy dzisiaj przeżyć to coś niezwykłego, co jest przyrzeczeniem. Przyrzeczeniem na sztandar, utożsamieniem się z ideałami, które sztandar i słowa przyrzeczenia symbolizują. Kiedy jechałem do was, przerzuciłem sobie jeszcze książkę Ojca Świętego Przekroczyć próg nadziei. Tam jest jeden rozdział o młodych. Jacy są ci młodzi? Trzeba przyznać, że chyba nikt jak on, Jan Paweł II, nie ma tak fantastycznego kontaktu z młodymi. A przecież on ma, nie wypominając mu, 77 lat. Kiedy patrzyłem na niego w Paryżu, kiedy rozmawiał z tymi młodymi, człowiek jak gdyby zapominał, patrząc na tego starszego pana, a kiedy się słuchało jego słów i reakcji tych młodych, wydawało się, że młody mówi do młodych. Młody rozumie młodych. Młody kocha młodych. Być z nimi, jak przypomnieliśmy sobie, kochać ich. To jest chyba hasło papieża. Być z nimi i kochać im mało. I wreszcie służyć im. Papież podejmuje refleksję, jaka jest ta młodzież współczesna. Zawsze taka sama. Pełna idealizmu, entuzjazmu, owszem i słabości. Ale po to są inni, żeby im rękę podać. Może mniej idealizmu, a więcej realizmu. A potem się poprawia. Nie wiem, czy tak jest. Bo jest w nich i idealizm, i realizm. I trzeba pewnie by dodać, jeszcze jest w nich pewien dramatyczny element. Mianowicie obciążenie, jakie dźwigają ludzie starszego pokolenia.